Witam Cię serdecznie na kolejnej lekcji. Zanim zaczniemy wspólnie liczyć zadania, mam dla Ciebie cztery krótkie wskazówki. Pierwsza sprawa, aby poprawić swoją koncentrację i skupienie, pozamykaj wszelkie zakładki w przeglądarce oraz wycisz telefon. Jest to bardzo ważna kwestia. Pomoże Ci to w lepszym zrozumieniu omawianych zadań. Po drugie, sugeruję następującą metodę korzystania z filmu. Mianowicie, wyświetlasz zadanie, dajesz sobie chwilę na zastanowienie się i próbujesz samodzielnie je rozwiązać. Jeśli nie masz pomysłu, wyświetlasz kawałek nagrania i ponownie próbujesz rozwiązać dalej samodzielnie. I tak kilkukrotnie. Chodzi o to, by ta lekcja nie była tylko odtworzeniem filmu, tylko próbą samodzielnego rozwiązywania zadań. Po trzecie, wyznacz sobie ramy czasowe na dany arkusz i wykorzystaj ten czas optymalnie. Chodzi o to, żeby nie marnować go na jakieś przerywniki, jakieś inne filmiki, inne zakładki. Skup się na swoim zadaniu, na swoim arkuszu na przykład. Po czwarte, postaraj się przerobić cały arkusz jednorazowo, tak aby robić sobie timing i odrobinę przyzwyczaić się do warunków panujących na egzaminie. No i jeszcze krótka prośba. Jeśli materiał będzie dla Ciebie pomocny, proszę o polubienie, komentarz lub udostępnienie dalej, tak aby więcej osób mogło skorzystać. Z góry dziękuję. Teraz zastosuj moje wskazówki i zaczynamy. 3, 2, 1, start! Liczba B jest przybliżeniem liczby A równej 25 czwartych. Błąd względny tego przybliżenia jest równy 4%. Wskaż błąd bezwzględny tego przybliżenia. Wzór na błąd względny to jest x minus x z falką podzielić przez moduł z x razy 100%. Tutaj te wartości dajemy w wartościach bezwzględnych, czyli w modułach. No i teraz podstawiamy. Za błąd względny wstawiamy 4%, bo taki mamy wzór na to. I to jest wartość dokładna nasza. My wiemy, że tak, że liczba B jest przybliżeniem liczby A, która wynosi 25 czwartych. Czyli może zapiszmy sobie, co jest czym we wzorze. X to jest wartość dokładna. Dokładna. A x falko to jest przybliżenie. Przybliżenie x. Czyli u nas wartość dokładna to jest 25 czwartych. Odjąć x z falką, czyli odjąć nasze tak naprawdę b, bo b jest przybliżeniem, podzielić przez wartość dokładną, czyli przez 25 czwartych w module, no i razy 100%. I teraz tak, ten moduł w mianowniku jest zbędny, ponieważ 25 czwartych jest liczbą dodatnią, czyli nie musimy go pisać, w nowej linii już nie będę tego pisał. Procenty stronami nam się skracają, tutaj mamy 100, tutaj mamy 4, podzielmy sobie przez 100, mamy 400. To jest moduł z 25 czwartych minus b przez 25 czwartych. I teraz sobie możemy pomnożyć na krzyż albo pomnożyć stronami przez mianownik, czyli mnożę przez 25 czwartych. Mamy 400 razy 25 czwartych daje nam moduł z 25 czwartych minus b. Czwórki nam się skracają, to nam się skraca, tu mamy 4, czyli 1 czwarta to jest moduł z 25 czwartych odjąć b. No i mamy dwa tutaj, znaczy w zasadzie mamy znaleźć błąd bezwzględny. Jeszcze powiedzmy, co to jest błąd bezwzględny. Błąd bezwzględny, no to jest właśnie wartość bezwzględna z x minus x z falką, czyli to, co mamy jakby tutaj we wzorze na błąd względny w liczniku. Czyli ten moduł zostaje, czyli u nas 25 czwartych minus b jest równy 1 czwartej i to jest to, czego szukaliśmy, czyli odpowiedź b 0,25. Liczba odwrotna do 3 minus 2 pierwiastki z 2 jest równa. Odwrotność to jest 1 przez daną liczbę. Czyli jeżeli mamy na przykład liczbę a, to jej odwrotność to jest 1 przez a. Czyli jeżeli mamy u nas liczbę 3 minus 2 pierwiastki z 2, to odwrotność to będzie 1 przez 3 minus 2 pierwiastki z 2. No, ale nie byłoby za dobrze, jakby byłaby taka odpowiedź. Tutaj niestety, albo stety, musimy usunąć niewymierność z mianownika, czyli mnożymy górę i dół licznik mianownik przez 3 plus 2 pierwiastki z 2. Czyli mnożymy przez to, co jest w mianowniku, tylko z przeciwnym znakiem. Tak zwane sprzężenie. I teraz zobaczmy, co otrzymamy. W liczniku będziemy mieli 3 plus 2 pierwiastki z 2, natomiast na mianowniku mamy, zobaczmy, wzór skróconego mnożenia a minus b razy a plus b. Czyli tutaj chodzi o wzór na a minus b razy a plus b. Tutaj mam nadzieję, że pamiętamy, że to jest a kwadrat minus b kwadrat z tego wzoru. Czyli u nas będzie w mianowniku 3 kwadrat minus 2 pierwiastki z 2 do kwadratu. Co otrzymamy? Będziemy mieli 3 plus 2 pierwiastki z 2 w liczniku,
a w mianowniku będzie 3 do kwadratu, czyli 9, odjąć 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, to jest 2 do kwadratu 4, pierwiastek z 2 do kwadratu 2, 4 razy 2, 8. Czyli mamy 3 plus 2 pierwiastki z 2 przez 9 odjąć 8, czyli przez 1, czyli po prostu 3 plus 2 pierwiastki z 2, odpowiedź A. Dla każdej dodatniej liczby x wyrażenie x razy x do potęgi 1,5 przez x do minus drugiej jest równe. Stosujemy tutaj prawa działań na potęgach. Jak mnożymy liczby o tej samej podstawie, to dodajemy wykładniki. Tutaj jak mamy x, to w domyśle jest x do pierwszej razy x do 1,5, czyli do 1,5, to dodamy te dwie liczby. Tu mamy x do minus drugiej. Jak dzielimy, to odejmujemy wykładniki. Czyli będziemy mieli w liczniku x do potęgi 1 dodać 1,5 przez x do minus drugiej. Dzielenie przechodzi w odejmowanie, czyli mamy x do potęgi 1 i 1, 1 dodać 1,5 to są, to jest 2,5. Niech będzie te 2,5 tak zapisane. Odjąć. Jak dzielimy, odejmujemy wykładniki, czyli będzie minus minus 2, czyli mamy x do potęgi 2,5 i minus minus 2 to jest plus 2, czyli mamy x do potęgi 4,5, odpowiedź D. Jeśli P równa się logarytmowi o podstawie 3 z 2, to liczba logarytmu o podstawie 3 z 36 jest równa. Zapiszmy sobie ten logarytm o podstawie 3 z 36 i proponuję, rozbijmy go na czynniki, czyli zapiszmy tak o logarytm o podstawie 3 z. Właśnie, 36, co to jest 36? No to jest oczywiście 4 razy 9 na przykład, albo 6 razy 6, więc zostawmy go w postaci 4 razy 9. I teraz musimy wiedzieć, że mnożenie tutaj przy liczbie logarytmowanej możemy rozbić na sumę dwóch logarytmów, czyli rozbijamy to na logarytm o podstawie 3 z 4 dodać logarytm o podstawie 3 z 9. Czyli mnożenie tutaj pod liczbą logarytmowaną rozbijamy na sumowanie logarytmów. Jest prawo działań na logarytmach, ono jest w tablicy. Wyglądało w ten sposób: logarytm o podstawie a z b razy c bodajże, to był logarytm o podstawie a z b dodać logarytm o podstawie a z c. Czyli dodawanie logarytmów przechodzi w mnożenie liczb logarytmowanych. Co nam to dało? Zobaczmy tak, na początku. Logarytm o podstawie 3 z 9. Ile to jest? Logarytm o podstawie 3 z 9. Niech to będzie x. Czyli 3 do potęgi x musi dać 9. 3 do x daje nam 9. Czyli 3 do x daje nam 3 do kwadratu. Czyli x musi być liczbą 2. Czyli tutaj sobie wstawiamy dwójkę. A teraz ten logarytm o podstawie 3 z 4. My mamy podany logarytm o podstawie 3 z 2. A co to będzie logarytm o podstawie 3 z 4? Zapiszmy sobie. Logarytm o podstawie 3 z 4 to się równa logarytmowi o podstawie 3 z 2 do kwadratu i my tę dwójkę z potęgi możemy wyciągnąć przed logarytm, czyli to będą 2 razy logarytm o podstawie 3 z 2, a my wiemy, że logarytm o podstawie 3 z 2 to jest p, czyli mamy 2 razy p, to jest 2p, czyli finalnie mamy tak, logarytm o podstawie 3 z 4, czyli 2p, dodać 2. 2p dodać 2 to jest odpowiedź C. Tabela przedstawia skalę podatkową obowiązującą w 2015 roku. Podstawa obliczenia podatku jest równa K, gdzie K jest mniejsze od 85 528 zł. Wskaż wysokość należnego podatku. Jak to interpretujemy? Tu mamy w treści zadania powiedziane, że nasza podstawa obliczenia podatku jest mniejsza od 85 528 zł, to jest ta informacja, czyli interesuje nas ten wiersz w tabelce, bo tutaj w tym wierszu mamy dla kwot ponad 85 528 zł, tutaj mamy do kwoty 85 528 zł. I do tej kwoty podatek, który mamy do zapłaty, działa w ten sposób, że bierzemy po prostu kwotę, którą zarobiliśmy, mnożymy przez 18%, i od niej odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł i 2 groszy. Czyli jakby to działało na przykładzie, jeżeli ktoś zarabia powiedzmy 5000 brutto, to z tych 5000 brutto podatek to będzie 18%, czyli 0,18 i od tego co mu wyjdzie trzeba odjąć tą kwotę 556 zł i 2 grosze.
Tak to działa. Czyli ogólnie rzecz ujmując, jeżeli kwota, na przykład zarobiona kwota to jest K, no to to, co osoba, która zarobiła tę kwotę, jest zobowiązana zapłacić, to jest K razy 0,18, czyli 18% podatku dochodowego, odjąć te 556 zł i 2 grosze. I to jest podane w złotówkach. Poszukajmy takiej odpowiedzi. Odpowiedź A, 0,18K, czyli kwoty, która została zarobiona, brutto minus 556 zł i 2 grosze. To jest ta kwota wynikająca z kwoty wolnej od podatku. Odpowiedź A jest prawidłowa. Zadanie w kontekście, no powiedzmy, życia codziennego, płacenia podatków w 2015 roku na chwilę bieżącą, w momencie, gdy to jest nagrywane, to się troszeczkę tam te kwoty wolne pozmieniały. Wskaż liczbę spełniającą nierówność 2 minus x w nawiasie do kwadratu odjąć 9 mniejsze od x minus 3 razy x plus 3. No i tutaj moglibyśmy po kolei podstawiać te liczby i zobaczyć, która spełnia tę nierówność. Natomiast zrobimy to bardziej profesjonalnie, czyli rozwiążemy to krok po kroku. Dobra, mamy 2 minus x do kwadratu. Stosujemy tutaj wzór skróconego mnożenia na a minus b do kwadratu, czyli to było a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Czyli u nas zadanie to będzie a do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, minus 2 razy 2 razy x, dodać x do kwadratu, minus 9, ma być mniejsze od x minus 3 razy x plus 3. I mamy tak, 2 do kwadratu 4, minus 4x plus x kwadrat, minus 9, mniejsze od x kwadrat minus 9. X kwadrat sobie skracamy stronami, minus 9 też skracamy. W ogóle skąd się wziął to x kwadrat minus 9? Tutaj mieliśmy drugi wzór skróconego mnożenia na a minus b razy a plus b. A minus b razy a plus b daje właśnie a kwadrat minus b kwadrat. Stąd się wzięło x kwadrat minus 3 do kwadratu, czyli minus 9. No i zobaczmy, to sobie poskracaliśmy, czyli mamy 4 minus 4x mniejsze od 0, 4 mniejsze od 4x dzielimy przez 4, 1 mniejsze od x, x większe od 1. Szukamy wyniku, który jest większy od 1. Szukamy takiej liczby, która jest większa od 1. No z tych, które jest zaproponowanych, to tylko dziesiątka jest większa od 1. Czyli odpowiedź D. Równanie 3x razy x kwadrat plus 1 razy x do trzeciej plus 8 równa się 0. Ma dokładnie. No i pytanie, ile rozwiązań w takich zadaniach, to jest postać iloczynowa wielomianu. Przyrównujemy wszystkie czynniki do zera, czyli to, co przed nawiasem do zera, to, co w pierwszym nawiasie do zera i to, co w drugim nawiasie do zera. I przyjrzyjmy się, co nam wyjdzie. 3x równa się 0, czyli x musi być 0, bo tutaj podzieliłem przez 3, lub x kwadrat plus 1 równa się 0, czyli x kwadrat równa się minus 1, czyli sprzeczność. Żadna liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu nie może dawać minus 1, czyli tutaj nie ma rozwiązań, lub x do trzeciej plus 8 równa się 0, czyli x do trzeciej równa się minus 8. Jaka liczba do trzeciej potęgi daje minus 8? Jest nią oczywiście minus 2. Czyli mamy dwa wyniki, 0 oraz minus 2. To są liczby rzeczywiste, czyli odpowiedź B, dwa rozwiązania rzeczywiste. Do wykresu funkcji liniowej f należą punkty 4, 0 oraz 0, 2 oraz punkt. Na początku musimy znaleźć równanie funkcji liniowej. Postać kierunkowa funkcji liniowej to było ax plus b. To co robimy, to podstawiamy sobie teraz te dwa punkty, czyli za x 4, za y 0, a później za x 0, za y 2. Czyli mamy 0, to się równa a razy 4, czyli 4a plus b, czyli podstawiłem pierwszy punkt. I to samo z drugim, czyli 2, to się równa a razy 0 plus b. Klamra, podkreślamy, odejmujemy 0, odjąć 2 to jest minus 2. 4a odjąć 0a to jest 4a, b odjąć b się skraca. Dzielimy przez 4 stronami, minus 2 czwarte to jest 4a, czyli minus 1 druga to jest nasze a, bo podzieliliśmy sobie, ojejku, tutaj się rozpędziłem, minus 2 czwarte to jest nasze a, czyli nasze a to jest minus 1 druga po podzieleniu stronami przez 4. Skoro a to jest minus 1 druga, bierzemy sobie, wstawiamy tutaj lub tutaj. No i teraz wygodniej, szybciej będzie do drugiego, bo w drugim będziemy mieli 2, to się równa minus 1 druga razy 0 dodać b, czyli b będzie dwójką. Oczywiście jak wstawimy do pierwszego, wyjdzie to samo. Zobaczmy, 0 to się równa 4 razy minus 1 druga
dodać b, czyli 0 to się równa 4 razy minus 1 druga, to jest minus 2 plus b, minus 2 na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli 2 to się równa b. B jest dwójką. Skoro b jest dwójką i a jest minus 1 drugą, to równanie proste to jest minus 1 druga x dodać 2. Podstawiliśmy sobie za a i za b odpowiednio współczynniki, które wyliczyliśmy. No i teraz musimy sprawdzić, który z tych punktów należy do wykresu funkcji. Na początku podstawmy punkt z odpowiedzi a, czyli za x 12, za y minus 2, czyli minus 2 miałoby się równać minus 1 druga razy 12 plus 2, czyli minus 2 to byłoby minus 6 plus 2, minus 2 miało być minus 4. To oczywiście odpada, czyli odpowiedź a odpada. Teraz zobaczmy, że tutaj mamy odpowiedź b, gdzie za x stawiamy sobie 12, to sprawdźmy. Minus 4 to się równa minus 1 druga razy 12 dodać 2, czyli minus 4 to jest minus 6 plus 2, czyli minus 4 równa się minus 4, lewa równa się prawej. Po podstawieniu odpowiedź b jest prawidłowa. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Funkcja f przyjmuje największą wartość dla x równego. Zobaczmy, największa wartość jest na poziomie 4. I teraz dla jakiego argumentu? No, dla argumentu 3, dla x równego 3. A dlaczego nie dla x równego minus 3? Ponieważ tutaj mamy kółko otwarte, czyli w tym miejscu wartość nie jest przyjmowana, gdyż kółeczko nie jest zamalowane, czyli tego argumentu nie możemy wziąć. Zatem na pytanie, dla jakiego argumentu, odpowiadamy dla argumentu x równego 3, czyli odpowiedź C. Liczba minus 2 jest jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f od x równej minus 1 druga x kwadrat plus x plus c. Oblicz c. Skoro minus 2 jest miejscem zerowym, to jak my weźmiemy minus 2 i wstawimy sobie za x w to miejsce i w to miejsce, to musi być wartość 0. Czyli piszemy 0 to się równa minus 1 druga razy minus 2 do kwadratu, dodać minus 2, dodać c. Czyli 0 to się równa. Minus 2 do kwadratu to 4, 4 razy minus 1 druga to jest minus 2, dodać minus 2, dodać c. Czyli c to się równa 4, odpowiedź a. Wskaż wzór funkcji kwadratowej f, której najmniejsza wartość jest równa 2. Aby najmniejsza wartość funkcji kwadratowej była równa 2, to istotna kwestia jest taka, że jej wierzchołek musi leżeć na poziomie dwójki. Czyli na przykład mogłaby wyglądać w ten sposób. Czyli ramiona muszą iść do góry i jej q, czyli druga współrzędna wierzchołka paraboli, musi być równa 2. Czyli wierzchołek zapiszmy, że to będzie jakieś p i 2. No i teraz przeanalizujmy sobie odpowiedzi i przypomnijmy sobie postać kanoniczną funkcji kwadratowej. To było a x minus p do kwadratu dodać q. Gdzie wierzchołek paraboli miał właśnie współrzędne p i q. Czyli zobaczmy, q to jest ten wyraz wolny stojący za nawiasem i popatrzmy, gdzie q wynosi 2. Q równe 2 jest tutaj i q równe 2 jest tutaj. Tylko ważna kwestia. My szukamy najmniejszej wartości, czyli chcemy, żeby ramiona poszły do góry. A żeby ramiona poszły do góry, to współczynnik stojący przed nawiasem, czyli to jest nasz współczynnik a, musi iść większy od zera. Wtedy ramiona idą do góry. Czy odpowiedź prawidłowa to będzie odpowiedź C, funkcja f od x równa 2 w nawiasie x minus 1 do kwadratu dodać 2. Dane są cztery ciągi określone wzorami ogólnymi dla n większego równego od 1, który z nich jest ciągiem arytmetycznym. Aby ciąg był arytmetyczny, to musi mieć stałą różnicę, a różnica ciągu jest zapisana następującym wzorem, to jest an plus 1, podjąć AN. I teraz tak, bardziej profesjonalne rozwiązanie to jest to, co teraz pokażę. I tak można liczyć, w szczególności, gdy jest zadanie otwarte. No to wtedy liczymy sobie element. Dla odpowiedzi A potrzebny jest element AN plus 1, czyli za N stawiamy sobie N plus 1 i mamy 2 w nawiasie N plus 1, czyli mamy tak naprawdę 2N plus 2. I wykonujemy działanie. Sprawdzamy, czy różnica będzie stała. U nas an plus 1 to jest 2n plus 2, odjąć an, czyli odjąć 2n. 2n odjąć 2n plus 2, odjąć 2n. 2n się skracają, wychodzi nam różnica 2. Dwójka jest jak najbardziej liczbą stałą, czyli jest to prawidłowa odpowiedź.
Druga metoda na piechotę. Policzmy sobie z trzy początkowe elementy. Jeżeli trzy początkowe elementy będą miały stałą różnicę, to jest już bardzo duże prawdopodobieństwo, że ciąg jest ciągiem arytmetycznym, bo ma stałą różnicę. A1 to będzie u nas 2 razy 1, czyli 2. A2 to będzie 2 razy 2, czyli 4. A3 to będzie 2 razy 3, czyli 6. Widzimy, że tutaj przybywa z każdym kolejnym elementem o 2, bo 2 razy 4 to jest 8, 10 i tak dalej. Dodajemy tutaj stałą różnicę 2, czyli odpowiedź prawidłowa to jest odpowiedź A. Czwarty wyraz ciągu geometrycznego w wyrazach dodatnich stanowi 0,64 drugiego, czyli 64 setnie drugiego wyrazu tego ciągu. Wskaż iloraz tego ciągu, czyli zapiszmy sobie A czwarty wyraz, to się równa 0,64 wyrazu drugiego, czyli A2. Teraz zapiszmy, co to jest A4. A4 to jest A1 razy Q do potęgi trzeciej, czyli ze wzoru ogólnego na n wyraz ciągu, który brzmiał tak. To jest AN równe A1 razy Q do potęgi n minus pierwszej, czyli A4 to będzie u nas A1 razy Q do potęgi 4 odjąć 1, czyli do trzeciej. Natomiast A2 możemy zapisać jako A1 razy Q do potęgi 2 odjąć 1, czyli do potęgi pierwszej. No i teraz podstawiając mamy A4 to jest A1 razy Q do trzeciej, to się równa 0,64 razy A2, czyli A1 razy Q. Teraz A1 stronami nam się skraca, możemy też przez Q podzielić, bo zakładamy, że Q jest różne od zera. I mamy wtedy Q kwadrat równa się 0,64. I teraz jaka liczba do kwadratu daje 0,64? To pierwiastkujemy stronami, czyli Q w module to jest 0,8. Czyli nasze Q może być 0,8, czyli 8 dziesiątych lub minus 8 dziesiątych. I teraz wiemy, że wyrazy są dodatnie, czyli wynik ujemny, ujemne Q odrzucamy, czyli nasze Q to musi być 0,8 dziesiątych. Czyli to jest inaczej 4 piąte. Odpowiedź C. Wartość kosinusa 120 stopni jest równa. Żeby to policzyć, musimy skorzystać ze wzorów redukcyjnych i musimy sobie znaleźć w tablicy wzór na przykład na kosinus 90 plus alfa albo wzór na kosinus 180 stopni minus alfa. Przejdźmy do tablic i pokażmy, gdzie to jest w tablicach i jak to zastosować. Jesteśmy już w tablicy naturalnej. No i teraz poszukajmy, jakie mamy wzory redukcyjne z kosinusem. Zobaczmy, tutaj jest kosinus 90 plus alfa, to przychodzi nam w minus sinus alfa. I możemy też zastosować kosinus 180 minus alfa, to przejdzie w minus kosinus alfa. Obojętnie, który wzór, ja wezmę ten pierwszy, czyli 90 plus alfa. Czyli zapamiętajmy, kosinus 90 plus alfa to jest minus sinus alfa. Piszemy sobie kosinus 90 plus alfa to jest minus sinus alfa, czyli u nas kosinus 120 stopni to jest inaczej kosinus 90 plus 30 stopni, a kosinus 90 plus 30 stopni przejdzie w minus sinus 30 stopni, a sinus 30 stopni odczytujemy z tablicy, z tej takiej tabelki z charakterystycznymi wartościami funkcji i to jest 1 druga, czyli mamy minus z przodu, zatem minus 1 druga, odpowiedź B. Dla pewnego kąta ostrego alfa prawdziwa jest nierówność 4 kosinusy alfa, to się równa 1. Miara kąta alfa jest równa. Wyprowadźmy sobie z tego równania kosinusa, czyli 4 kosinusy alfa to jest 1, dzielimy stronami przez 4, kosinus alfa to jest 1 czwarta, czyli 0,25, czyli 25 setnych. Teraz poszukajmy w tablicy maturalnej, w tablicach maturalnych tak naprawdę, kiedy kosinus przyjmie wartość 1 czwartą, czyli 0,25. Przechodzimy teraz do tablic. Jesteśmy właśnie na samym końcu tablic i mamy tutaj taką tabelkę z wartościami funkcji trygonometrycznych i teraz tam szukaliśmy, kiedy kosinus przyjmuje wartość 1 czwartą. Pamiętajmy, że w przypadku kosinusa my będziemy odczytywali kąt z kolumny po prawej stronie, bo to jest kosinus beta w oznaczeniach. No i szukamy teraz w tej kolumnie
wartości 0,25 jej najbliższej. Tutaj mamy 0,2419, tutaj mamy 0,2588, czyli kąt beta jest między 77 a 76 stopni. Między 76 a 75 stopni. No to teraz przechodzimy do odpowiedzi. Skoro kąt alfa to jest około 75 stopni, między 75 a 76, no to jest na pewno większy od 60 stopni, odpowiedź D. Punkty A i B są sąsiednimi wierzchołkami rombu ABCD o polu równym 30. Sinus kąta ostrego tego rombu jest równy. W tym zadaniu skorzystamy ze wzoru na pole rombu. W tablicy znajdziemy taki wzorek, że pole rombu to jest A kwadrat razy sinus kąta alfa. No i właśnie to jest ten sinus, którego poszukujemy. Sinus kąta naszego alfa. I teraz zastosujmy w takim razie ten wzorek. Zobaczmy, żeby policzyć sinusa, musimy mieć pole i ono jest podane, to jest 30 i potrzebujemy długość boku. A ponieważ A i B to są dwa sąsiednie wierzchołki rombu, no to policzmy sobie odległość między A oraz B. Odcinek AB wyraża się wzorem XB minus XA do kwadratu dodać YB minus YA do kwadratu, gdzie to jest nasze XA, to jest nasze YA, to jest nasze XB, to jest nasze YB. Mamy ten wzorek w tablicy, podstawiamy teraz wartości liczbowe. XB to będzie 1 odjąć XA, czyli minus 1, czyli mamy minus, minus 1, czyli plus 1 do kwadratu, dodać YB, czyli minus 2 odjąć YA, czyli odjąć 4 do kwadratu. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Będzie 1 plus 1, 2 do kwadratu 4, dodać minus 2 odjąć 4, minus 6 do kwadratu 36. Mamy zatem pierwiastek z 40, a pierwiastek z 40 to jest pierwiastek z 4 razy 10, czyli to są dwa pierwiastki z 10, to jest nasze A, mamy długość boku A. Teraz podstawiając do wzoru mamy pole, czyli 30, to jest A kwadrat, czyli nam tamte nasze dwa pierwiastki z 10 do kwadratu razy sinus kąta alfa, czyli 30 to się równa. Dwa pierwiastki z 10 do kwadratu to jest 4 razy 10, czyli 40 sinusów alfa. Dzielimy stronami przez 40, 30 czterdziestych to jest sinus kąta alfa, czyli sinus alfa to są 3 czwarte. No i poszukajmy takiej odpowiedzi, to jest odpowiedź A. Punkty A, B, C, D są położone na okręgu o środku S, tak jak przedstawiono na rysunku. Odcinek AC jest średnicą tego okręgu. Wskaż miarę kąta BCA. BCA, czyli ten kąt zaznaczony znakiem zapytania. Dobrze, ważna informacja jest taka, że AC jest średnicą. Zatem trójkąt, którego jego jeden bok jest oparty na średnicy, a pozostałe wierzchołki wszystkie leżą na okręgu, jest trójkątem prostokątnym. Skąd to się wzięło? Otóż tutaj mamy kąt półpełny, mający 180 stopni, on jest oparty na łuku AC, a kąt wpisany oparty na tym samym łuku jest zawsze dwa razy mniejszy, czyli ma o połowę mniej niż 180, jest o połowę mniejszy, czyli musi mieć 90 stopni. To jest ważna własność, że jak mamy okrąg, prowadzimy średnicę i poprowadzimy sobie trójkąt oparty na tej średnicy, to ten trójkąt musi być trójkątem prostokątnym. Gdy już to mamy, to śledzimy sobie dalej kąty. Zobaczmy, na łuku BC widzimy, że jest oparty kąt 36 stopni. To jest kąt wpisany, oparty na łuku BC. Na łuku BC jest też oparty kąt CAB, czyli on też ma 36 stopni. Jeżeli tu mamy 90, tutaj mamy 30, to ile tutaj będzie? No to napiszmy 90 plus 36 plus znak zapytania daje nam 180 stopni. Czyli znak zapytania to jest 180 stopni, odjąć 90 plus 36 to jest 126 stopni. Zostaje nam zatem 54 stopnie, czyli odpowiedź C. Z punktu P poprowadzono dwie styczne do okręgu w punktach A i B. Promień okręgu ma długość 5, odległość punktu P od środka S tego okręgu jest równa 13. Czyli tutaj mamy ten odcinek ma długość 13. Ile wynosi pole deltoidu PBSA?
Zobaczmy, z treści zadania wiemy, że długość promienia okręgu to jest 5. Czyli tutaj mamy 5, tutaj mamy 5. Promień zawsze pada pod kątem prostym do punktu, do prostej stycznej. Czyli tu mamy kąt prosty i tutaj mamy kąt prosty. I teraz, żeby policzyć pole naszego deltoidu, policzmy na początku pole trójkąta PBS lub pole trójkąta PAS. To będą takie same pola, bo te trójkąty są przystające. W tym celu potrzebujemy policzyć odcinek AP lub BP. Ja sobie policzę AP. Wstawiam tutaj x i z Pitagorasa to liczymy. X kwadrat dodać 5 kwadrat daje nam 13 do kwadratu. Czyli x kwadrat dodać 25 daje nam 169. Czyli x kwadrat to będzie 169 odjąć 25, czyli 144 nie stopnie, czyli tylko wartość. Pierwiastkujemy stronami, mamy x równa się 12 lub minus 12, ale długość boku nie może być ujemna, dlatego zostawiamy wynik 12. Czyli nasze x to jest 12. Zatem pole trójkąta A, niech będzie tutaj APS, to jest podstawa 12 razy wysokość 5 na 2. Czyli mamy 60 na 2, czyli 30. Pole jednego takiego trójkąta to jest 30. Zatem pole całego deltoidu, to jest pola, to są dwa pola tych trójkątów, czyli to jest powiedzmy P1, to jest P2, które jest takie samo, bo tutaj też będzie 12, czyli też 30, czyli zapiszmy P1 plus P2, czyli mamy 30 plus 30, zatem 60 i to jest odpowiedź do zadania, czyli odpowiedź B. Jeśli proste równanie x plus 1 druga y plus a równa się 0 przechodzi przez punkt P o współrzędnych minus 1 i minus 2, to a jest równe. W tym zadaniu wystarczy za x wstawić minus 1, za y wstawić minus 2 i zobaczyć, jakie wyjdzie a. Czyli mamy minus 1 dodać 1 druga razy minus 2 plus a równa się 0. Czyli minus 1 dodać 1 druga razy minus 2 to jest minus 1, dodać a mamy 0. I te dwie minus jedynki przerzucamy na drugą stronę, czyli a to będzie 1 plus 1, czyli nasze a to jest 2, zatem odpowiedź C. Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej o równaniu 2x plus 3y minus 5 równa się 0 jest równy. Aby proste były prostopadłe, muszą ich iloczyn współczynników kierunkowych musi wynosić minus 1, czyli muszą mieć odwrotne i przeciwne współczynniki kierunkowe. Na początku zamienimy prostą z postaci ogólnej na prostą w postaci kierunkowej, czyli wyznaczamy y. Czyli mamy tak, 3y to się równa minus 2x plus 5. Przerzuciłem to i to na drugą stronę. Dzielimy stronami przez 3, czyli y to są minus 2 trzecie x dodać 5 trzecich. No i teraz podstawiamy pod ten warunek, czyli nasze poszukiwane a2 zostawimy w tym miejscu, a za a1 wstawiamy współczynnik stojący przy x, czyli minus 2 trzecie razy poszukiwane a2 da nam minus 1. Mnożymy przez 3 stronami, minus 2 a2 to jest minus 3, czyli pozbyliśmy się tej trójki. I dzielimy teraz przez minus 2, nasze a2 to będzie minus 3 minus drugie, czyli po prostu 3 drugie, czyli odpowiedź C. Czyli to będzie prosta w postaci y równa się 3 drugie x plus jakieś b. Ważne, żeby te dwie liczby przy mnożeniu dawały minus 1. Sprawdźmy 3 drugie razy minus 2 trzecie, może być w nawiasie. Tutaj sobie skracamy trójki, wpisujemy jedynki, dwójki skracamy, wpisujemy jedynki i mamy minus 1 faktycznie, czyli jest spełniony ten warunek. Odpowiedź C jest prawidłowa. Walec o przekroju będącym kwadratem wpisano kulę. Jaki jest stosunek pola powierzchni kuli do pola powierzchni całkowitej walca? Narysujmy sobie walec, który w przekroju ma kwadrat. O, mniej więcej. Załóżmy. No i tutaj chcemy, żeby w przekroju powstał kwadrat, czyli A na A. I teraz walec o takim przekroju kwadratowym wpisano kulę. Czyli tutaj do środka wrzucamy kulę. Wyobraźmy sobie, zobaczmy oczami wyobraźni tutaj kulę wewnątrz. I ona ma tutaj swój promień.
Promień tej kuli, zauważmy, że to będzie połowa boku kwadratu. Czyli to będzie u nas 1 druga a przy takich oznaczeniach. To będzie promień kuli wpisanej. Jaki jest stosunek pola powierzchni kuli do pola powierzchni całkowitej walca? W tablicy znajdziemy informację, że pole kuli to jest 4 pi r kwadrat. Czyli u nas w zadaniu to będzie 4 pi razy promień, czyli 1 druga a do kwadratu, czyli to jest 4 pi razy 1 czwarta a kwadrat. Czwórki skracamy i mamy pi a kwadrat, czyli pole powierzchni kuli to jest u nas pi a kwadrat. Teraz pole całkowite walca to jest 2 pi r razy w nawiasie promień plus wysokość. No i u nas promień podstawy walca jest taki sam, czyli tutaj jest 1 druga a, natomiast wysokość to jest całe a. Czyli podstawiając u nas będziemy mieli 2 pi r razy w nawiasie. Za promień wstawiamy, może od razu podstawmy sobie tutaj za promień 1 drugą a. I tutaj w nawiasie za promień też 1 druga a, dodać h, czyli dodać a. Czyli mamy 2 pi razy 1 druga a, w nawiasie będziemy mieli 1 plus 1 druga, czyli 3 drugie a. Tak, dwójka z tą dwójką się skraca, mamy pi a razy 3 drugie a, czyli mamy tak naprawdę 3 drugie pi a kwadrat. Czyli stosunek powierzchni kuli, czyli pole kuli, może tak zapiszmy, do pola całkowitego walca, to będzie u nas pi a kwadrat przez 3 drugie pi a kwadrat. To się skraca, mamy 1 przez 3 drugie, czyli to są 2 trzecie, czyli odpowiedź B. Krawędź podstawy greniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 1. Greniastosłup przeciętą płaszczyzną przechodzącą przez krawędź podstawy i tworzącą z tą podstawą kąt 60 stopni. Oblicz pole otrzymanego przekroju. Zobaczmy zatem z treści zadania. Wiemy, że mamy krawędź podstawy równą 1, czyli tu będzie 1 i tu będzie, z tego tytułu, że mamy greniastosłup prawidłowy czworokątny, czyli w podstawie mamy kwadrat. U nas kwadrat o boku 1. I teraz wiemy, że ten kąt nachylenia płaszczyzny, tego wyszarzonego pola, do płaszczyzny podstawy to jest 60 stopni. Czyli tutaj powstaje taki trójkąt prostokątny o kątach 90, 60, 30. Wiemy też, że ten odcinek, ten długość przy prostokątnej wynosi 1. A zobaczmy, co musimy policzyć. Musimy policzyć pole otrzymanego przekroju. Pole przekroju. To pole przekroju to jest pole prostokąta. Czyli możemy sobie narysować prostokąt. Tutaj on ma w podstawie 1, czyli jeden bok jest jedynką. No i teraz ten długość tego boku trzeba znaleźć. Wstawmy sobie tutaj x. No jak znaleźć x? No najlepiej z kosinusa. Kosinus 60 stopni to jest stosunek przy prostokątnej stojącej przy kącie 60 stopni, czyli 1 do x, do przeciwprostokątnej. Kosinus 60 stopni to jest 1 druga, to jest u nas 1 do x, czyli x musi wynosić 2. W takim razie pole przekroju to będzie u nas 1 na 2, czyli 1 razy 2, czyli 2, czyli odpowiedź D. Do wazonu w kształcie odwróconego stożka nalano tyle wody, aby sięgnęła do połowy jego wysokości. Jaka część objętości wazonu nie została napełniona? Zobaczmy. Wzorna objętość stożka to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. I teraz niech wysokość to będzie ta tutaj zaznaczona, a promień podstawy sobie wstawimy tutaj. I teraz tak, w tym dużym stożku promień podstawy oznaczyliśmy literką R, a w tym małym tutaj będziemy mieli połowę promienia. Tutaj mamy połowę wysokości, zatem proporcjonalnie bierzemy połowę promienia. Tutaj mamy chociażby stwierdzenie Thalesa, to możemy pokazać albo z podobieństwa tychże trójkątów, tego trójkąta i tego. W takim razie obliczmy sobie najpierw
najpierw objętość tego dużego wazonu, czyli tak to pełne V, jest u nas 1 trzecia, pole podstawy, czyli pi razy promień do kwadratu razy całe H. I teraz objętość małego stożka, niech to będzie V małe, to jest 1 trzecia pi razy, nasz promień się pomniejsza, to jest 1 druga promienia, czyli piszemy 1 druga promienia do kwadratu razy wysokość H, tylko ta nowa nasza wysokość to jest połowa H, bo to jest ta wysokość, czyli razy 1 druga H. Czyli mamy 1 trzecią pi razy 1 druga promienia do kwadratu, to jest 1 czwarta promienia do kwadratu razy 1 druga H. Co otrzymujemy? 1 trzecia razy 1 czwarta to jest 1 dwunasta razy 1 druga to jest 1 dwudziesta czwarta pi promień do kwadratu razy H. No i teraz mamy obliczyć, jaką część objętości wazonu, jaka część objętości wazonu nie została napełniona. Zobaczmy, jaka została napełniona, czyli bierzemy V małego stożka przez V pełnego stożka, czyli mamy 1 24 pi r kwadrat razy H podzielić przez 1 trzecią pi r kwadrat razy H. To nam się wszystko skraca, mamy 1 24 przez 1 trzecią. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli mamy 1 24 razy 3 pierwsze, czyli mamy 1, tu się skraca, mamy 1 ósmą. Czyli 1 ósma została zajęta, a oni się pytają, jaka część objętości wazonu nie została napełniona. Czyli nie została napełniona 1 minus 1 ósma objętości wazonu, czyli 7 ósmych objętości wazonu pozostało nienapełnione. W pojemniku znajdują się kule białe, czarne i czerwone. Kul białych jest 4 razy więcej niż kul czarnych, a prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej jest równe 1 drugiej. Losujemy jedną kulę, ile wynosi prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej. Czyli mamy jakiś pojemnik. I teraz w tym pojemniku mamy 3 kolory kul. I kul białych jest 4 razy więcej niż kul czarnych. Czyli białe, czarne i czerwone, czyli czarne i czerwone. Jak już wszystkie opisujemy. I teraz skoro wiemy, że białych jest 4 razy więcej niż czarnych, tutaj wpisujemy sobie 4x, a tutaj wpisujemy x, bo białych jest 4 razy więcej. Natomiast czerwone, prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej jest równe 1 drugiej. Czyli jakby połowa z tych wszystkich kul to muszą być czerwone. Czyli skoro białych i czarnych jest 5x, to i czerwonych musi być 5x, ponieważ czerwone stanowią połowę wszystkich kul. No i teraz pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej? Mamy 4x kul białych, czyli prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej to jest liczba kul białych przez liczbę wszystkich możliwych kul, a wszystkich możliwych kul mamy 4x plus x to jest 5x plus 5x mamy 10x. X skracamy, mamy 4 dziesiąte, czyli innymi słowy 2 piąte, bo sobie skróciliśmy przez 2, czyli odpowiedź D. Na 2 tygodnie przed egzaminem maturalnym uczniom klas trzecich pewnego liceum zadano pytanie, ile godzin dziennie poświęcasz nauce? Wyniki ankiety przedstawiono na diagramie kołowym. Wskaż średnio liczbę godzin przeznaczonych przez uczniów tej szkoły na naukę. Czyli zobaczmy, jak policzyć tą średnią. Tutaj mamy już podane procenty, czyli ile, jaki procent uczniów uczy się ile godzin. Czyli na przykład 30% uczniów uczy się 4 godziny, 30% uczy się 5 godzin, 25% uczniów uczy się 6 godzin, 10% uczy się 3 godziny i tylko 5% uczy się aż 8 godzin. Jak policzyć średnią tutaj? To jest, będzie w tym przypadku średnia ważona, czyli zacznijmy sobie od może od 4 godzin. Czyli mamy 30%, czyli 30 setnych uczy się 4 godziny. Dodać 30 setnych uczy się 5 godzin. Dodać 25 setnych uczy się 6 godzin, dodać 5 setnych uczy się 8 godzin i dodać 10 setnych uczy się 3 godziny. I co tutaj mamy? 30 razy 4 to jest 100
20 setne. Dodać 30 razy 5 to jest 150 setnych. Dodać 25 razy 6 to jest 150 setnych. Dodać 5 razy 8 to jest 40 setnych. Dodać 30 setnych. Bo 8 razy, przepraszam, 10 razy 3 to jest 30 setnych. Zobaczmy, co z tego wychodzi. 150 plus 150 to jest 300. Plus 120 to jest 420. Plus 40 to jest 460, 490 setnych. 490 setnych, no to widać jak na dłoni, że to jest 4,9. Czyli odpowiedź, uczął się 4,9 godziny, czyli B. Rozwiąż nierówność x razy x minus 4 mniejsze równo od 2x plus 1 razy x minus 4. W tym celu, aby to rozwiązać, przerzućmy sobie to, co mamy po prawej stronie, na lewą stronę ze zmianą znaku. Czyli mamy x razy x minus 4 odjąć 2x plus 1 razy x minus 4 mniejsze równo od 0. Tutaj zauważamy wspólny czynnik x minus 4, wyłączamy go przed nawias, a w nawiasie zostaje nam x odjąć ten nawias, czyli 2x plus 1. Zamykamy, mniejsze równo od 0. Czyli mamy x minus 4 w pierwszym nawiasie, a w drugim mamy x minus 2x, to jest minus x i minus 1 mniejsze równo od 0. Przerównujemy do 0 pierwszy nawias, drugi nawias, czyli mamy x minus 4 równa się 0, x równa się 4 lub minus x minus 1 równa się 0, czyli minus 1 równa się x, x jest minus 1. Zaznaczamy sobie na osi miejsca zerowe, mamy tutaj minus 1 oraz 4 i uwaga, patrzymy na to, co stoi przy x kwadrat. Mamy x razy minus x, czyli to jest minus x kwadrat. Przy x kwadrat stoi liczba ujemna, dlatego ramiona funkcji są skierowane do dołu. I teraz patrzymy, gdzie to wyrażenie jest mniejsze równe od zera, czyli gdzie leży pod osią x. No, jest ujemne w tym obszarze i w tym obszarze, czyli tutaj sobie zakreskujmy, czyli x należą od minus nieskończoności do minus 1, przedział domknięty, suma od 4 do plus nieskończoności. I to jest odpowiedź do naszego zadania. Ważna kwestia. Tutaj są w minus 1 i w czwórce są nawiasy domknięte, ponieważ mieliśmy znak mniejsze równy. Jak jest znak mniejsze równy, to łącznie z miejscami zerowymi bierzemy odpowiedź. Ciąg AN jest określony wzorem AN, to jest 4N plus 5 przez 2N plus 1 dla N większego równego od 1. Sprawdź, czy istnieje wyraz tego ciągu równy 2 i 1 drugiej, czyli 5 drugim. To co robimy? Pamiętajmy, że N są liczbami naturalnymi, większymi równymi od 1. No i musimy teraz w miejsce AN wstawić 5 drugich i zobaczyć, czy wyjdzie jakieś N naturalne. Czyli piszemy sobie 5 drugich, to się równa 4N plus 5 przez 2n plus 1. Mnożymy sobie na krzyż, czyli 5 razy 2n plus 1 musi się równać 2 razy 4n plus 5. 5 razy 2n to jest 10n, 5 razy 1 to jest 5, równa się 2 razy 4n to jest 8n, 2 razy 5 to jest 10. N na jedną stronę, liczby na drugą, czyli mamy 10n odjąć 8n, to jest 10 minus 5. 2n ma się równać 5. Dzielimy przez 2 stronami, n to jest 5 drugich, czyli 2 i 1 druga. No i zobaczmy, no n z założenia należy do liczb naturalnych dodatnich. 2 i 1 druga nie jest liczbą naturalną dodatnią, to jest liczba wymierna, także odpowiedź nie istnieje. Bo 2 i 1 druga nie należy do liczb naturalnych dodatnich. Udowodnij, że nierówność x kwadrat minus 3 do kwadratu dodać x do czwartej większe równo od 4 i 1 drugiej jest prawdziwa dla dowolnej liczby rzeczywistej. W tym celu zastosujmy sobie tutaj wzór skróconego mnożenia. Czyli zobaczmy, mamy tu jakieś a minus b do kwadratu, czyli zaraz to zapiszemy jako a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat.
czyli u nas będzie a do kwadratu, czyli x kwadrat do kwadratu, odjąć 2 razy x kwadrat razy 3, dodać 3 do kwadratu, dodać x do czwartej, większe równo 4 i 1 drugiej. Czyli mamy x do czwartej minus 6x kwadrat plus 9, dodać x do czwartej, większe równo 4 i 1 drugiej. Mnożymy razy 2 stronami, mamy 2x do czwartej razy 2, to jest 4x do czwartej, minus 12x kwadrat plus, tutaj mamy 9 razy 2, 18, 9, czyli plus 9, ma być większe równo od 0. Czyli przemnożyłem przez 2 i od razu uporządkowałem. Co tu otrzymujemy? Tutaj musimy zauważyć, że to jest nic innego jak 2x kwadrat odjąć 3 do kwadratu. I to ma być większe równo od 0. No i zauważmy, że dowolne wyrażenie rzeczywiste podniesione do kwadratu jest większe równo od 0, co kończy dowód. Czyli piszemy tutaj komentarz słowny, że w zbiorze rzeczywistych dowolne wyrażenie podniesione do kwadratu jest zawsze nieujemne, czyli większe równo od zera, co kończy dowód. Dla pewnej liczby rzeczywistej x, liczby 1 minus x, 2 minus 3x oraz 10 dodać 2x są trzema początkowymi wyrazami nieskończonego ciągu arytmetycznego określonego dla n większego równego od 1. Wyznacz x oraz oblicz sumę 10 początkowych wyrazów tego ciągu. Wiedząc, że jest to ciąg arytmetyczny, możemy skorzystać z własności ciągu arytmetycznego. Czyli jeżeli mamy takie trzy kolejne elementy, to jest taka własność. Załóżmy, to jest a, b i c, trzy kolejne elementy, to wtedy zachodzi własność, że a plus c na 2 daje nam b. Albo można powiedzieć, że a plus c to jest 2b, to jest na to samo wychodzi. No to teraz zastosujmy u nas. To będzie a, to będzie b, to będzie c. Czyli a plus c, czyli 1 minus x, dodać 10 plus 2x na 2 daje nam wyraz środkowy, czyli b, czyli 2 minus 3x. Mnożymy przez 2 stronami i mamy minus x dodać 2x to jest x, 1 dodać 10 to jest 11, równa się, 2 razy 2 to 4 minus 6x. Przerzucamy x na lewą stronę, liczbę na prawą stronę, mamy x dodać 6x, to jest 4 odjąć 11, czyli 7x to jest 4 odjąć 11, czyli minus 7. Dzielimy przez 7, x to jest minus 1. Czyli zobaczmy, nasz pierwszy wyraz, czyli nasze a, to jest 1 minus x, zapisz sobie a to jest 1 minus x, zatem to jest 1 minus minus 1, czyli mamy 1 plus 1, czyli to jest 2. Nasze a to 2. Czyli mamy już pierwszy wyraz. Teraz co dalej? Wyznacz x. A, dobra, to w sumie chcieliśmy x, to mamy x równego minus 1. Oraz oblicz sumę 10 początkowych wyrazów tego ciągu. Żeby policzyć sumę 10 początkowych wyrazów tego ciągu, korzystamy ze wzoru na Sn, czyli na sumę n początkowych elementów ciągu arytmetycznego i tam w tablicy mamy dwa wzory. Jeden z nich to jest a1 plus an na 2 razy n. Drugi z tych wzorów to jest 2a1 dodać w nawiasie n minus 1 różnic na 2 razy n. Możemy skorzystać z dowolnego, mniej więcej będzie podobny poziom trudności zastosowania tych wzorów. Ja sobie chyba skorzystam z pierwszego. Czyli u mnie S10 to będzie A1 plus A10 na 2 razy 10. Czyli w miejsce N wstawiłem 10. No i zobaczmy. Przed chwilą sobie pierwszy wyraz policzyłem. Wydawało mi się, że nie będzie potrzebny, ale jednak ma swoje zastosowanie. Czyli pierwszy wyraz to będzie 2. Dodać. Trzeba znaleźć dziesiąty wyraz. Jak znaleźć dziesiąty wyraz? Zanim znajdziemy dziesiąty wyraz, to znajdźmy pozostałe wyrazy B i C. Wyraz B to będzie 2 minus 3 razy minus 1, czyli to jest 2 minus 3 razy minus 1, to jest plus 3, czyli mamy 5. Nasz wyraz B to jest 5. Nasz wyraz C to będzie 10 dodać 2 razy minus 1, czyli 10 odjąć 2, czyli 8. Czyli mamy ciąg 2, 5, 8. Widzimy, że różnica tego ciągu to jest 3, bo dodajemy sobie tutaj cały czas 3. Zatem wyraz dziesiąty, wyraz A10, to będzie wyraz A1, dodać 9 różnic. Pierwszy wyraz mamy, bo to jest dwójka, dodać 9 razy 3.
9 razy 3, 27 plus 2 to jest 29. Wyraz 10 to jest 29. No i teraz 10 wyraz podstawiamy tutaj do wzoru, czyli mamy 2 plus 29 na 2 razy 10. Dwójkę z dziesiątką skracamy, tu mamy 5. Mamy zatem 2 plus 29 to jest 31 razy 5, to wychodzi 155. Czyli odpowiedź. Pierwszy wyraz A1 to było nasze, pytali się o x-a. Nasz x był równy minus 1 i suma 10 wyrazów to jest 155. Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f od x równej ax kwadrat plus bx plus 3, gdzie a jest różne od 0, jest prosta, równanie x równa się minus 2. Wierzchołek paraboli leży na prostym równaniu y, to jest minus x plus 2. Wyznacz wzór funkcji f w postaci ogólnej lub kanonicznej. Dobrze, czyli naszym zadaniem jest wyznaczyć wzór funkcji f w postaci ogólnej lub kanonicznej. Zacznijmy od tego, że spróbujmy naszkicować w miarę dokładny rysunek tej sytuacji w układzie współrzędnych. Tu mamy oś x, tu mamy oś y. Na osi x mamy oś symetrii, czyli x równe minus 2, minus 1, minus 2. Mniej więcej tutaj idzie nasza oś symetrii. Podpiszmy ją. X równe minus 2. I teraz wiemy ponadto, że wierzchołek paraboli leży na prostym o równaniu takim. Teraz zobaczmy, jak mamy dowolną funkcję kwadratową i ona ma oś symetrii, to ten oś symetrii, ta oś symetrii przechodzi przez wierzchołek paraboli. To co my teraz zrobimy? My sobie poprowadzimy prosto minus x plus 2, to jest prosta malejąca, przechodząca sobie przez dwójkę, to jest taka prosta. No i teraz gdzieś tutaj mamy ten wierzchołek. Czyli zobaczmy, nasz wierzchołek pierwszą współrzędną będzie miał równą minus 2, bo ona jest na osi symetrii. A druga współrzędna, no to po prostu za x podstawimy minus 2, czyli ten y tutaj wierzchołkowy. Y wierzchołkowy to jest wartość, którą otrzymamy po podstawieniu za x minus 2, czyli będzie minus minus 2 plus 2, czyli będziemy mieli 2 plus 2, czyli będziemy mieli 4. Czyli y wierzchołkowy to jest 4, czyli wierzchołek ma współrzędne minus 2 oraz 4. No i tutaj sobie podpiszmy, minus 2, 4 jest wierzchołek. Teraz zapiszmy sobie funkcję w postaci kanonicznej. F od x to jest a x minus p do kwadratu plus q. Już mamy wierzchołek, czyli nasze f od x to jest a w nawiasie x minus minus p to jest x plus p, czyli x plus 2 u nas do kwadratu, bo mamy minus i minus daje nam plus, dodać 4. Czyli postać kanoniczna na tę chwilę wygląda a w nawiasie x plus 2 do kwadratu plus 4. Jak znaleźć a? No i teraz, żeby policzyć a, musimy jeszcze jedną informację skądś wyciągnąć. Ta informacja jest ukryta tutaj. To jest c, to jest wyraz wolny naszej funkcji kwadratowej i to znaczy, że funkcja nasza dla argumentu 0 przyjmuje 3. Czyli jak my sobie za x wstawimy 0, mamy 0 do kwadratu, czyli 0 razy a, dodać 0 razy b, dodać 3, czyli dla argumentu 0 mamy wartość 3. No to wartość funkcji dla argumentu 0 w naszym zadaniu tutaj będzie a, 0 plus 2 do kwadratu, dodać 4 i to musi mi przyjąć wartość 3. Policzmy, co tutaj mamy. A razy 0 plus 2 to jest 2 do kwadratu, czyli 4, dodać 4 daje nam 3. 4 na drugą stronę ze zmianą znaku mamy 4a, to jest 3 minus 4, czyli 4a to jest minus 1. Dzielimy sobie stronami przez 4, nasze a to jest minus 1 czwarta. W takim razie nasza postać kanoniczna to będzie f od x równe za a, wstawiamy sobie w to miejsce minus 1 czwartą, w nawiasie x plus 2 do kwadratu, dodać 4 za nawiasem. Minus 1 czwarta x plus 2 do kwadratu plus 4 to jest odpowiedź do zadania. Na ściankach symetrycznej 12-ściennej kostki do gry zapisano liczbę od 1 do 12. Rzucamy tą kostką 3 razy i zapisujemy wyrzucone liczby w kolejności otrzymywania.
tworząc ciąg trójwyrazowy. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że utworzymy w ten sposób ciąg geometryczny, o ile w razie całkowitym, uwaga, ciąg stały jest ciągiem geometrycznym. Skorzystamy z prawdopodobieństwa klasycznego, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc zdarzenia A przez moc zdarzenia omega, gdzie A oznacza liczbę zdarzeń sprzyjających, natomiast omega oznacza wszystkie możliwe zdarzenia. I zacznijmy od ustalenia omega, czyli ile jest wszystkich możliwych zdarzeń. Rzucamy 3 razy kostką. W pierwszym rzucie mamy 12 możliwości, w drugim rzucie mamy 12, w trzecim mamy 12, czyli mamy 12 do trzeciej wszystkich możliwości. 12 do trzeciej sobie policzymy na kalkulatorze, czyli 12 razy 12 razy 12 mamy 1728. 1728 to jest nasza omega, czyli wszystkie możliwe zdarzenia. A my teraz chcemy zdarzenia sprzyjające. A jakie to są zdarzenia sprzyjające? Według tej zadania to są, mają być ciągi geometryczne, o ile w razie całkowitym. Czyli oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że utworzymy w ten sposób ciąg geometryczny, o ile w razie całkowitym. I teraz jest uwaga, ciąg stały jest ciągiem geometrycznym. No to teraz zobaczmy sobie. Najpierw weźmy sobie takie ciągi, dla których Q, czyli iloraz, jest równy 1. Czyli to będą ciągi stałe. No to jakie mamy tutaj do wyboru ciągi? To będzie ciąg 1, 1, 1. To będzie ciąg 2, 2, 2. To będzie ciąg 3, 3, 3. I tak dalej, aż do 12, czyli 12, 12, 12. Ciągów o ilorazie Q równym 1 jest 12. Od 1 do 12 jest 12 elementów. Teraz ciągów o Q równym 2, czyli Q też jest kolejną liczbą tutaj naturalną, całkowitą, no to jakie będą ciągi? Może być 1, 2 i 4, bo mnożymy sobie przez 2. I może być ciąg 2, 4, 8. I może być ciąg 3, 3 razy 2, 6, 6 razy 2, 12. I to jest ostatni ciąg z Q równym 2, bo już widzimy, że osiągnęliśmy trzeci największy wyraz, czyli 12. Czyli ciągów o Q równym 2 mamy tutaj 3 do wyboru. 1, 2, 4, 2, 4, 8, 3, 6, 12. I szukamy jeszcze ciągów o ilorazie Q równym 3. I co będziemy mieli? Będziemy mieli 1 razy 3 to 3, razy 3 to 9, lub 2, 2 razy 3 to 6, 6 razy 2 to już 18, czyli już odpada. Czyli tutaj mamy tylko 1. I sprawdźmy jeszcze profilaktycznie, czy dla Q równego 4 czasami jakiś ciąg nie wpadnie. Czyli tak, byłoby 1, 4, 4 razy 4, 16. No niestety 16 jest już za dużą liczbą, odpada Q równe 4. Czyli tak naprawdę zdarzeń sprzyjających mamy 12 plus 3 plus 1. Czyli 12 plus 3 plus 1 jest tego 16. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omega, czyli to jest 16 przez 1728 i to jest odpowiedź do zadania. Zobaczmy czasami, czy 1728 nie dzieli się przez 16. Podzielmy sobie przez 16, zobaczmy co wychodzi. Wychodzi 108, czyli to jest 1/108 i to jest odpowiedź. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym o wysokości 2 pierwiastki z 3 krawędź boczna tworzy z podstawą kąt 45 stopni. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Czyli mamy ostrosłup prawidłowy trójkątny, czyli w trójkącie mamy, w podstawie mamy trójkąt równoboczny. Tutaj mamy A, A, A. Wiemy, że krawędź boczna tworzy z podstawą kąt 45 stopni i wiemy, że wysokość ma 2 pierwiastki z 3. Może zacznijmy od tej wysokości. Lekko w lewo. Czyli tak, wysokość podpisujemy tutaj 2 pierwiastki z 3 i wiemy, że krawędź boczna tworzy z podstawą kąt 45 stopni. Chodzi o ten kąt. Tutaj 45 stopni sobie robimy. No i mamy policzyć objętość tego ostrosłupa. I teraz ważna sprawa. Zobaczmy, skoro wysokość to są 2 pierwiastki z 3, tutaj mamy kąt 45 stopni. Wysokość pada pod kątem 90 stopni, to w tym miejscu też mamy 45 stopni. Czyli tutaj powstał trójkąt równoramienny, prostokątny.
Czyli jeżeli tutaj mam wysokość 2 pierwiastki z 3 odcinek stąd dotąd, to i tak samo odcinek ze spodka wysokości do wierzchołka podstawy też będą 2 pierwiastki z 3, bo mamy trójkąt równoramienny. Naszym zadaniem jest obliczyć objętość tego ostrosłupa. I teraz uwaga, ten odcinek tutaj zaznaczony, niech tu będzie jakieś S, powiedzmy B, tutaj damy A, tutaj damy C. Ten odcinek SB to jest przy okazji promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym. A promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym wyraża się wzorem 2 trzecie wysokości trójkąta równobocznego. A wzór na wysokość trójkąta równobocznego jest w tablicy. Te informacje w ogóle są w tablicy. To są 2 trzecie razy A pierwiastków z 3 na 2. Dwójki się skracają, czyli mamy A pierwiastków z 3 na 3. Czyli zobaczmy, nasze SB, czyli 2 pierwiastków z 3, to jest inaczej A pierwiastków z 3 na 3. Mnożymy razy 3 stronami. 6 pierwiastków z 3 to jest A pierwiastków z 3. Dzielimy przez pierwiastek z 3. Nasze A to jest 6. Nasze A jest 6, tu jest 6, tu jest 6. I tu mamy A równe 6. Skoro mamy już krawędź podstawy, to możemy bardzo łatwo policzyć pole podstawy, bo to jest pole trójkąta równobocznego, a wzór na pole trójkąta równobocznego to jest A kwadrat pierwiastków z 3 na 4. I ten wzór jest w tablicy. My za A podstawiamy sobie 6, czyli mamy 6 kwadrat pierwiastków z 3 na 4, czyli 36 pierwiastków z 3 na 4. 36 czwórką skracamy, mamy 9 pierwiastków z 3. Pole podstawy to jest 9 pierwiastków z 3. Wzór na objętość ostrosłupa to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość, czyli 1 trzecia z 9 pierwiastków z 3 razy nasza wysokość, czyli 2 pierwiastki z 3. 1 trzecia z 9 się skraca, zostaje 3. 3 pierwiastki z 3 razy 2 pierwiastki z 3, 3 razy 2 to jest 6. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3. 6 razy 3 to jest 18 i to jest objętość naszego ostrosłupa. Tutaj możemy sobie dopisać jednostek sześciennych, bo jednostki nie były podane w treści zadania. W trapezie prostokątnym ABCD o podstawach AB i CD przekątna AC jest prostopadła do ramienia BC. Dłuższa podstawa AB ma długość 9. A sinus kąta CAD, czyli tego kąta, jest równy pierwiastkowi z 3 na 3. Sinus alfa to jest pierwiastek z 3 na 3. Oblicz pole tego trapezu. Zobaczmy. Tutaj musimy zrobić śledzenie kątów. Jeżeli zaznaczyliśmy sobie kąt CAD jako alfa, to tutaj będziemy mieli 90 minus alfa, gdyż cały ten kąt sumuje się do 90 stopni. I teraz, jeżeli tu jest 90 stopni z treści zadania, tu jest 90 minus alfa, zatem tutaj mamy kąt alfa. Czyli mamy trójkąty podobne do siebie. Teraz wiemy, że sinus alfa to jest pierwiastek z 3 na 3. Czyli najpierw w trójkącie CAD zastosujmy tę własność. Tutaj sobie oznaczmy pierwiastek z 3x, a tutaj dajmy 3x. Sinus kąta CAD to jest pierwiastek z 3 na 3. My tutaj wprowadziliśmy takie współczynniki proporcjonalności, takie x. I teraz zobaczmy dalej. Wiemy, że kąt alfa też mamy tutaj w kącie ABC. W takim razie 3x do 9, czyli to do tego, to też jest sinus kąta alfa. I to jest też pierwiastek z 3 na 3. Mnożymy na krzyż, czyli 3x razy 3 daje nam 9 pierwiastków z 3. Czyli 9x to jest 9 pierwiastków z 3. X to jest pierwiastek z 3. Nasz X jest pierwiastkiem z 3. No to teraz zobaczmy. Możemy sobie podstawić tutaj za 3X będziemy mieli 3 pierwiastki z 3, a tutaj pierwiastek z 3X to będzie pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli 3. Tutaj mamy 3, tu mamy 3 pierwiastki z 3. Trzeba policzyć wysokość. Czyli H kwadrat dodać 3 kwadrat daje nam 3 pierwiastki z 3 do kwadratu. H kwadrat dodać 9 równa się 9 razy 3, czyli 27. H kwadrat to jest 27 minus 9, czyli H kwadrat to jest 18. Pierwiastkujemy stronami, czyli nasze H to jest pierwiastek z 18, czyli pierwiastek z 9 razy 2, czyli 3 pierwiastki z 2.
Nasze H to są trzy pierwiastki z dwóch. Zobaczmy, mamy wysokość, mamy górną podstawę, mamy dolną podstawę. Mamy obie podstawy, zatem stosujemy wzór na pole trapezu. Pole trapezu dowolnego to jest górna podstawa plus dolna podstawa na 2 razy wysokość, czyli górna podstawa to jest u nas 3, dodać dolna podstawa, czyli 9, bo było podane w treści zadania, na 2 i razy wysokość, czyli 3 pierwiastki z 2. 3 plus 9 to jest 12, 12 na 2 to jest 6, 6 razy 3 pierwiastki z 2, czyli mamy 18 pierwiastków z 2 i to jest odpowiedź, czyli zapiszmy odpowiedź, pole trapezu to jest 18 pierwiastków z 2 jednostek kwadratowych. Tych jednostek nie musimy pisać, ważny jest wynik 18 pierwiastków z 2. W trójkącie ABC wierzchołek A ma współrzędne 1 i 6, wierzchołek B leży na osi OY, a kąt ACB ma miarę 90 stopni. Prosta równanie Y, to jest 1 druga X plus 1 druga, jest równoległa do boku BC i przecina każdy z boków AB i AC w połowie. Wyznacz współrzędne wierzchołków B i C tego trójkąta. Zróbmy taki rysunek pomocniczy do zadania, czyli mamy układ współrzędnych, mamy oś Y, mamy oś X. Zaznaczmy to, co wiemy, czyli punkt A ma współrzędny 1 i 6. 1 na X i raz, 2, 3, 4, 5, mniej więcej tutaj, czyli 6 na Y. Mamy punkt A1, 6. Wierzchołek B leży na osi OY, na razie nie wiemy gdzie. Może to być gdzieś tutaj, tego jeszcze nie wiemy. Prosta równanie 1 druga x plus 1 druga jest równoległa do boku BC. Poprowadźmy sobie prostą 1 druga x plus 1 druga. To jest mniej więcej taka prosta. Y równa się 1 druga x plus 1 druga. Jest równoległa do boku BC i przecina każdy z boków AB i AC w połowie. No dobra, mamy tą prostą zaznaczoną. Teraz zobaczmy, wiemy, że B leży na osi OY, no to sobie zaznaczmy, może teraz gdzieś tutaj to B. No i pierwsza współrzędna punktu B to jest 0, druga współrzędna punktu B to niech będzie jakiś Y. I teraz wiemy, że ta prosta przechodzi przez środek odcinka AB. Czyli gdzieś tutaj znajduje się powiedzmy jakiś punkt S, który jest środkiem odcinka. I zobaczmy, pierwszą współrzędną punktu S my znamy, bo to jest średnia z pierwszej współrzędnej A i z pierwszej współrzędnej B. Czyli to będzie 1 plus 0 na 2. Natomiast drugiej współrzędnej na razie nie znamy, ale skoro wiemy, że S ma pierwszą współrzędną 1 plus 0 na 2, czyli 1 drugą i wiemy, że ta prosta 1 druga X plus 1 druga przechodzi przez nasze środki boków, czyli ten punkt drugą współrzędną my znamy. Punktu S. Wstawiamy sobie za x w to miejsce 1 drugą. Bo to jest wartość funkcji dla argumentu 1 druga. Czyli jak my sobie, żeby policzyć ys, wstawiamy za x 1 drugą, czyli współrzędną pierwszą punktu S. Czyli mamy 1 drugą razy 1 druga plus 1 druga. Czyli to jest 1 czwarta plus 1 druga, czyli 3 czwarte. Co to znaczy? To znaczy, że punkt S ma współrzędne pierwszą 1 druga, drugą współrzędną ma 3 czwarte. Co to znaczy dla nas więcej? To znaczy, że my możemy znaleźć Y. Jak znaleźć Y? No piszemy, niech to będzie YB. YB dodać 6 na 2, czyli to plus to na 2 daje nam współrzędną Y-ową punktu środkowego, czyli daje nam 3 czwarte. Mnożymy na krzyż. 2 razy 3 to jest 6, to się równa 4 razy YB, czyli 4YB, dodać 24. 24 na lewą stronę, minus 18 to jest 4YB. Dzielimy przez 4 stronami YB, to jest minus 18 czwartych, czyli minus 4 i 1 druga. YB to jest minus 4 i 1 druga. Czyli ten punkt B to jest 0 i minus 4 i 1 druga, czyli pierwszą część zadania już mamy. Teraz potrzebujemy C. Teraz jak znaleźć C? No C jest ukryte w tej informacji. Kąt ACB ma miarę 90 stopni. I wiemy, że ta nasza prosta, która jest równoległa do boku BC, przecina każdy z boków AB i AC w połowie. Czyli C tak na oko będzie leżało gdzieś tutaj. I teraz pokażmy na wykresie. Czy będziemy mieli taką sytuację.
I wiemy, że kąt ACB, czyli ten kąt, jest prosty. I ta nasza prosta 1 druga x plus 1 druga jest równoległa też do boku BC. Czyli mniej więcej taką sytuację tutaj zachowaliśmy. I teraz co zrobimy? Znajdziemy sobie teraz ten punkt. A żeby znaleźć ten punkt, zrobimy drugi krok. Czyli znajdziemy prostą prostopadłą do tej 1 druga x plus 1 druga przechodzącą przez a. Czyli ta prosta prostopadła będzie miała odwrotny i przeciwny współczynnik kierunkowy, bo musi być spełniony warunek, że a1 razy a2 daje nam minus 1, czyli 1 druga razy a2 daje nam minus 1, mnożymy razy 2 stronami, czyli mamy a2 to jest minus 2. Czyli mamy y to jest minus 2x plus b. No i teraz, żeby znaleźć to prostą prostopadłą, podstawmy jakiś punkt, który należy do tej prostej, czyli punkt a. Za x wstawiam 1, za y wstawiam 6. Mamy 6 to jest minus 2 razy 1 plus b. Czyli 6 to jest minus 2 plus b. Minus 2 na drugą stronę ze zmianą znaku. 6 plus 2 to jest b. B to jest 8. Czyli równanie tej prostej prostopadłej, przechodzącej sobie tutaj pod kątem prostym przez prostą 1 druga x plus 1 druga i przechodzącą przez punkt C, wynosi minus 2x plus 8. Mamy równanie tej prostej. Teraz znajdę sobie ten punkt. Ten punkt nazwę sobie literką K. I jak znaleźć K? Żeby policzyć K, to wrzucam do układu równań tą prostą, którą policzyliśmy, tą prostą AC, czyli y równa się minus 2x plus 8 i prostą 1 druga x plus 1 druga. Podkreślam, odejmuję, y odjąć y 0, minus 2x odjąć 1 druga x to jest minus 2 i 1 druga x, 8 minus 1 druga to jest 7 i 1 druga. Minus 2 i 1 druga x na lewą stronę, mamy 2 i 1 druga x równa się 7 i 1 drugiej. Dzielimy przez 2 i 1 drugą. Mamy x równe 3. Jeżeli x jest liczbą 3, podstawiamy sobie w to miejsce i wychodzi nam y równy minus 2 razy 3 plus 8. Minus 6 plus 8 to jest 2. Czyli punkt K ma współrzędne na x 3, na y 2. I pamiętajmy, że punkt K leży na środku między A oraz C. No to jak sobie znaleźć współrzędne punktu C? Niech to będzie xc, yc. Zatem xc dodać 1 na 2 daje 3. Zapiszmy xc dodać 1 na 2 daje nam 3, czyli to plus to na 2 daje to. Oraz drugie równanie będzie 6 dodać yc na 2 daje nam 2. Mnożymy tutaj przez 2 i mnożymy tutaj przez 2 i otrzymujemy xc plus 1 to się równa 6, czyli xc to jest 5. A tutaj mnożąc przez 2 otrzymujemy 6 plus yc daje nam 4, czyli yc daje nam minus 2. W takim razie punkt C ma współrzędne 5 na x minus 2 na y. I pytali się też o punkt B, czyli punkt B ma współrzędne, mieliśmy to już policzone, 0 i minus 4 i 1 druga, 0, minus 4 i 1 druga. Czyli to jest nasza odpowiedź do zadania.